Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie myszki, na którą oczekiwało zapewne wielu graczy. Jest to SteelSeries Rival. Ja sam też oczekiwałem bardzo na tą myszkę. Miałem z nią styczność już na targach Poznań Game Arena 2013. Miałem okazję się jej przyjrzeć dokładnie, troszkę przetestować i powiem Wam, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Myszka o niesamowitych parametrach, kosztująca 250 zł, ma szansę stać się hitem roku 2014, jeśli chodzi o myszki dla graczy. Przyjrzyjmy się na początek opakowaniu. Z przodu mamy napis Deadly Precision, że ta myszka zapewnia nam maksymalną precyzję w grach. Tutaj mamy taki obrazek, a z boku mamy specyfikację. Zobaczcie, sensor optyczny, ale nie byle jaki, aż 6500 CPI, przełączniki o żywotności 30 milionów klików. Bardzo, bardzo dużo, ponieważ na ogół spotyka się przełączniki o żywotności 5 do 10 milionów. Tu mamy aż 30, po prostu niesamowite. 1 milisekunda, jeśli chodzi o reakcję, czyli generalnie brak opóźnień, jest tak szybko jak może być. 200 IPS-ów i przyspieszenie 50G, co jest również większą wartością niż przeciętnie, ponieważ spotykamy na ogół 30G. Z tyłu macie obrazek pokazujący konfigurowane podświetlenie 16,8 miliona kolorów, oprogramowanie SteelSeries Engine wersja 3. Rival już korzysta z trójki, tak samo jak słuchawki SteelSeries Siberia Elite. Nowe oprogramowanie, nowe możliwości, jeszcze lepsze, jeszcze bardziej funkcjonalne. To już zobaczycie sobie w testach, ponieważ będę oczywiście korzystał z tego oprogramowania. Będzie można mu się dokładnie przyjrzeć. Mamy też kilka zdań o samej myszce. No i zajrzyjmy sobie jeszcze do środka. I moi drodzy, w środku widać samą myszkę SteelSeries Rival. Mamy też kilka takich cech wymienionych. Przede wszystkim, że mamy tu nowe przełączniki SteelSeriesa, jakieś opatentowane. Generalnie jeszcze nie wiem o nich wszystkiego, ale na pewno się dowiem w recenzji i dam Wam tam więcej informacji, co to są za przełączniki, czy robi je Omron, czy inna firma. Podświetlenie informujące nas o wybranych profilach, przycisk do zmiany profili w locie, powierzchnia, pokrycie tej myszki zmniejszające pocenie się dłoni, gumowane uchwyty po bokach, co również poprawia chwyt myszki. I bardzo fajna rzecz, czyli takie wymienne gumowe tagi umieszczane z tyłu myszki, gdzie w przyszłości będziemy mogli zrobić sobie sami taki tag, zamówić go po prostu do wydruku 3D ze swoim logo, ze swoim napisem. Bardzo fajna rzecz, również taki mały gadżet, ale cieszy. No nic, widzimy samą myszkę, otwieramy opakowanie. Ok, moi drodzy, i oto jest nasz Rival. My tu jeszcze mamy taką informację, gdzie możemy pobrać SteelSeries Engine wersji 3. I to, o czym mówiłem, zobaczcie, mamy tutaj wymienny taki tag do tyłu z napisem SteelSeries i z logo. Ja go może wyjmę, będzie go lepiej widać zdecydowanie. Bo tutaj nam się światło odbija o folię i niewiele widać. Zobaczcie. SteelSeries, natomiast w samej myszce mamy tag z napisem Rival. To bez większego problemu się wyjmuje, natomiast zobaczcie, sama myszka jest naprawdę duża, jest długa, jest dość wysoka, wyprofilowana pod gracza praworęcznego. Zobaczcie, mam tutaj myszkę chociażby Bloody V7 i widać, że Rival jest zdecydowanie dłuższy. No i zobaczmy, faktycznie mamy takie gumowane tworzywo, które może zapobiegać poceniu się dłoni. Po boku mamy gumę mocno fakturowaną, mocno taką antypoślizgową, która faktycznie sprawia, że trzyma się tą myszkę bardzo, bardzo mocno. Mamy dwa naprawdę duże przyciski boczne, w miarę ciche przyciski główne, rolka. Rolka nie jest zbyt szeroka, jednak jest gumowana i dość duża, jeśli chodzi o średnicę. Kręci się skokowo z lekkim oporem i mamy ten przycisk do zmiany profili. Taki dość niepozorny, mały, działający dość kulturalnie. Z tej strony mamy tylko pokrycie i od spodu ślizgacze. Dwa większe tutaj, dwa małe tutaj i sam sensor. Kabelek co prawda bez oplotu, ze zwykłym wtykiem USB. No ale za to ta guma wygląda dość solidnie i nie powinno nic się z tym dziać. Przymierzmy jeszcze dłoń.
Wiem wam, że zdecydowanie mysz dla graczy o dużych dłoniach na pewno będzie wygodna, ponieważ moja dłoń leży bardzo, bardzo komfortowo. Palce sięgają, no nawet nie do końca tych przycisków, więc jeszcze jest zapas, przez to też, że mysz jest dość wysoka. No cóż, powiem wam, że myszka wygląda solidnie, naprawdę zachęcająco do testów. Natomiast też nie jest jakoś specjalnie udziwniona. Te profilowania są delikatne. Mamy tutaj tylko logo SteelSeriesa, które będzie podświetlone, rolkę, która będzie podświetlona i taki raczej prosty kabel, proste ślizgacze. Nie jest po prostu ta myszka przebajerowana jak produkty niektórych firm. No cóż, pora zabierać się za testy Rivala. Zobaczymy za kilka tygodni, co ta myszka potrafi. Postaram się dla was zrobić jak najpełniejsze, jak najdokładniejsze testy w różnych grach. Dam wam znać, czy ta myszka jest warta swojej ceny, czy naprawdę ma szansę stać się hitem tego roku. Dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie i pozdrawiam was. Cześć!